Dobry wieczór. Dobry. Nowosądeckiej Małej Galerii. Witam Państwa, witam i przedstawiam Państwu Joanna Warchoł. Brawa. Ja króciusieńko przypomnę tylko, ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Malarstwa w pracowni Jana Schanzenbacha. No, jako artystka bardzo wszechstronna, bo zajmuje się i malarstwem sztalugowym, grafiką, projektowaniem plastycznym, tkaniną. No, w swojej biografii ma również 8 bodajże lat pracy pedagogicznej. Właśnie jeszcze ważne. No, oczywiście na swoim koncie bardzo mnóstwo pokazów indywidualnych, udział w wystawach zbiorowych. Joanna była komisarzem ważnych pokazów, czyli organizowała wystawy również w Krakowie. Jest bardzo czynna, działa na rzecz środowiska artystów plastyków, jest wiceprezesem Zarządu Okręgu Związku Polskich Artystów w Krakowie. Zresztą muszę przypomnieć dla tych, którzy nie wiedzą, że za pośrednictwem właśnie Związku Polskich Artystów Plastyków nasza prezeska oddziału, Barbara Adamowicz, pomogła w zaproszeniu pani Joanny do wystawy w Nowosądeckiej Małej Galerii, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. Ja myślę, że tradycyjnie już poproszę o skomentowanie wystawy profesora Andrzeja Szarka, a potem oddamy głos Joannie. Proszę Państwa, niektórych artystów się po prostu ogląda, a oczywiście mówimy o pracach, czyli inaczej mówiąc, niektórych artystów pracę się po prostu ogląda, a niektórych artystów pracę się ogląda i czyta. Joanna jest z tej grupy twórców, których się również i czyta poza oglądaniem. Wydaje mi się, że jest to specyficzna postawa twórcza, ponieważ w takiej postawie nie tylko dbamy o to, żeby mówić kolorem, formą, kształtem, ale równocześnie przenosić za pomocą tej formy, kształtu i koloru jakąś myśl. W tym przypadku Joanna oczywiście jak, może nie powiem jak kobieta, ale jak człowiek, który chce coś ukryć jednak mimo wszystko, zgłębiać jakąś tajemnicę, jest trudna w odbiorze właśnie dlatego, że to, co gdzieś tam zakamuflowała w tym malarstwie, ma znamiona jakiejś filozofii, jakiegoś, bym powiedział, świata, do którego ona ma kluczyk, a pewnie jeśli pogadacie z Joanną dzisiaj na wernisażu, to i ona wam otworzy te drzwi do tego, co tam w środku jest. Ja podejrzewam, ponieważ widzę wiele, powiedzmy, trójkątów, widzę wiele piramid, a więc są to zjawiska związane z myśleniem, z życiem, z tworzeniem, są to sprawy związane z jakimiś również i troskami. Nad tym wszystkim gdzieś czuwa jednak, albo nawet nie tyle czuwa, ile ja odbieram ją jednak bardziej erotycznie. To znaczy, być może jak rozmawialiśmy z Janną, jest to tak zakamuflowana erotyka, że aż niewidoczna, natomiast ja to dostrzegam. Dziękuję. Dziękuję Ci, Andrzeju, bardzo.
Zaraz się odniosę, tylko przede wszystkim chciałam wszystkich Państwa bardzo serdecznie powitać, podziękować za to, że poświęciliście Państwo wolny wieczór tutaj na przybycie do małej galerii i na towarzyszenie właśnie, uczestnictwo w tej właśnie małej mojej uroczystości. Chciałam podziękować organizatorom, pani dyrektor, Basi, Andrzejowi również za możliwość zorganizowania tej wystawy, za pomoc przy aranżacji. No muszę powiedzieć, że Andrzej mi tutaj sporo poprzewracał, miałam zupełnie inną koncepcję, może nie zupełnie, ale w dużym stopniu inną koncepcję, ale bardzo się cieszę, że tak właśnie poprzewracał, zaaranżował według swojego widzenia. Bardzo mi się podoba ta aranżacja, Andrzeju. Dziękuję Ci. Odnośnie malarstwa, no trudno jest mówić zawsze o swojej twórczości, bo no, ona jest tak jak dziecko, które, prawda, człowiek urodzi, wychowuje, potem to dziecko idzie w świat. Jest narażone na ocenę, na pochwałę, na krytykę, prawda? Każdy rodzic odbiera to w sposób bardzo osobisty, prawda? Tą i pochwałę, i krytykę. Tak samo jest z twórczością. Wiele się ukrywa, Andrzej tu bardzo dobrze odczytał, myśmy na ten temat nie rozmawiali. Bardzo dobrze odczytał. Znaczy, może nie do końca z tym erotyzmem, ale też tak troszkę też tam tego jest. Znaczy ja mam zawsze ten problem, że generalnie uważa się, że ja zajmuję się czy w rysunku, czy w malarstwie abstrakcją geometryczną. Ja się z tym nie zgadzam, ponieważ abstrakcja to jest coś bardzo nieokreślonego, niekonkretnego. Ja robię rzeczy w zasadzie bardzo konkretne, może one głównie dla mnie są odczytywalne, ale może bardziej bym to nazwała taką geometrią symboliczną, ponieważ używam dużo właśnie symboli w postaci trójkąta. Może filozoficzną, ale też właśnie symboliczną, ponieważ trójkąt, koło, spirala, która się niedawno pojawiła, to są bardzo stare znaki używane w różnych kulturach, religiach od pradawna i mają mnóstwo właśnie różnych odniesień i życie, i nieskończoność, i nieśmiertelność, i kosmos. No to dużo by można było o tym mówić i właśnie poprzez... I każdy obraz jest komuś poświęcony, albo człowiekowi, albo problemowi, albo jakiemuś pojęciu. Także one są bardzo konkretne, tyle tylko, że mają taką nieprzedstawiającą formę. No, w zasadzie no tyle, no cóż więcej mogę powiedzieć. Może wystarczy. Jeszcze raz bardzo dziękuję. W czasie wernisażu bardzo chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję moim przyjaciołom z Krakowa, przyjaciółkom, mężowi, że się poświęcili, przyjechali. Taki no spory kawał drogi, prawda? Zwłaszcza. No i zapraszam Państwa na poczęstunek, który tutaj organizatorzy przygotowali, na oglądanie prac. Bardzo zapraszam i dziękuję jeszcze raz. Może jeszcze podziękowania od nas takie szczególne. Ja dziękuję. Dziękuję. Życzę oczywiście powodzenia. Jest to taki pierwszy pokaz Joanny w Nowym Sączu. Bardzo się z tego powodu cieszymy. No oczywiście... To ja już tyle. Kontynuuj. Ja chciałam, Joasiu, Ci pogratulować serdecznie w imieniu własnym, w imieniu tutejszego zarządu ZPAP. I chcę Ci powiedzieć, że chcę tutaj dodać takie swoje trzy grosze, że zaprosiłam Cię, bo zainspirowały mnie Twoje rysunki. Te rysuneczki takie małe, które są małymi dziełami sztuki. I myślę, że te rysunki są właśnie jak gdyby projektami i z kolei inspiracją dla Ciebie do tych właśnie dzieł. I myślę, że to dobrze odczytałam. Jeszcze właśnie zapomniałam powiedzieć, ja tutaj już tak, że tak powiem służbowo, to od wielu lat przyjeżdżam i bardzo lubię właśnie Nowy Sącz, bardzo lubię atmosferę właśnie galerii i naprawdę sprawiło mi to ogromną przyjemność, że zostałam zaproszona, bo to jest takie moje ulubione miejsce i uważam, że stanowczo za rzadko tutaj jestem. Będziemy prowokować, tak, będziemy prowokować. Oczywiście w tym momencie zapraszam na symboliczną lampkę wina i oczywiście do zbliżenia z autorką prac, do stuknięcia się tradycyjnego, a potem poprosimy o autograf na naszej ścianie.